Siemano, 8 maja 2022, jedziemy na inaugurację sezonu kolarskiego, na wyścig do Myślenic. Majka Gran Fondo, zapisaliśmy się na brawurowy dystans, 30 km i 400, chyba 14 albo 40 metrów przewyższenia. Trenowaliśmy oczywiście dzielnie, czyli prawie nic. No jedziemy po to, żeby wygrać oczywiście. Tam będziemy walczyć ostro z czołówką. Jak panie Adamie, szacujesz swoje szanse? Gdzieś tam w pierwszej dziesiątce miejsce? Tak. Od końca? W pierwszej dziesiątce od końca będę się trzymał jak zwykle, strategia. Trzymam się ostatniego zawodnika i w decydującym momencie odłączam się, tylko nie wiadomo w którą stronę. To bardzo ambitny plan. Ja nie mam aż tak dużych sportowych aspiracji, dlatego jedynie ograniczę się do pierwszej połowy stawki, licząc od końca. Widzimy się na miejscu. Ciao! Adventure, to my jesteśmy. Adventure. Poprosiłabym o przygotowanie dowodu. Proszę tutaj o podpis. Sprawdzimy, czy na pewno dobre. Za zmianę zawodu. No, dobra. Inflacja. Właśnie, tak się czuję pod presją. Wszystkie dane zostaną oczywiście zakryte. Co, mamy koszulkę w pakiecie. Spoko jest. Tak? I co jeszcze dostałeś w worku? O, jedzenie, darmowe jedzenie zawsze jest. Batony dostałeś? A batony za 100 zł. 3 batony za 100. Ja. Co jeszcze dostałeś? Numerek. Numerek startowy na koszulkę i numerek na sztyce. O, rejestr. A to jest ładne. To jest fajnie wydane. To jest fajnie wydane. No i patrz. My jedziemy. Tu jedziesz, startujesz, tu jedziesz, tu jedziesz, tu jedziesz. Jest pierwsza góra, druga góra, zjazd i pętla. I tu już zapierdalasz. Druga góra, czwarta góra, zjazd i wracamy. Czekaj, z powrotem. Znak, który jest tutaj ten? No to. Aha, tu jest mała górka, tak? No, 40-metrowa. Mała, stroma górka. Tu jest 120-metrowa. A później jest wychrzan. Później po górach jedziesz. Zjeżdżasz. I znowu wjeżdżasz na drugą pętlę to samo. No widzę, a tu już nic nie ma. To są pokoje.
Super wyścig. 65. miejsce. Pewnie na jakieś 140. Ludzie jeszcze jadą. Ciężko było. Dwie porządne góry. Za drugi razem było już naprawdę ciężko. Ale dogoniłem Rafała Majka. Czekam na brata. Adam jeszcze gdzieś tam jedzie. Już 20 minut czekam na niego, a on jeszcze jedzie. Zarąbisty wyścig. Średnia 29 km na godzinę. Czas. Godzina 2 minuty. Lepiej niż przypuszczałem. Myślałem, że zejdzie mi to godzina 10. Dostałem jeszcze majkowe skarpetki. Grand Fondo Finishera. No, dojechaliśmy. Trochę się problemy komunikacyjno-organizacyjne pojawiły drobne. Brat pojechał, został pokierowany nie tam, gdzie trzeba, na rondzie i pojechał w krzaki, błota i leśne dukty. I na Zakopiankę. Ścieżki na Zakopiankę, także nadrobił jakieś 2 km i wrócił od strony. Ale czasowo... stresowo porażka. Porażka, ale jak na pierwszy raz w tym roku jest nieźle. Ja 65. miejsce, godzina i 2 minuty, więc gdybym bardziej potrenował, to godzina byłaby złamana. Rafała Majkę widziałem na trasie, dogoniłem go, gadaliśmy. On jechał na luzie pod górę, a ja sapałem jak świnia. Na mecie, czekając na Adama, spotkałem dziewczynę, która była pierwsza z kobiet i została pokierowana na trzecie okrążenie, na trzecią pętlę pod górę. Nadrobiła 10 km. I straciła swoje miejsce niestety. A pętli były tylko dwie, a nie trzy. A pętle były tylko dwie. Także taki drobny apel i prośba z naszej strony do organizatorów, żeby na przyszły rok może zwrócić uwagę policjantom i strażakom, żeby bardziej byli skupieni nad kierowaniu uczestników we właściwym kierunku, a trochę mniej na rozmowach telefonicznych. Jedziemy i szykujemy się na kolejny wyścig. Bądźcie zdrów. Za rok 10 kg mniejsi. Do zobaczyska. Ciao.